Ernest Małgosia, bardzo miło, że możemy się poznać. Poznają was też niedługo widzowie Ameryki Express. Kto kogo musiał namawiać, żeby wziąć udział w tym programie? Nikt nikogo nie musiał namawiać, tak naprawdę to było dla nas tak wspaniała wiadomość, że możemy tam pojechać, że tak, ja nie musiałem ani mogłem. Ja muszę to powiedzieć, bo no to dawa. Jest moje bardzo, bardzo wielkie marzenie od pierwszej edycji i zresztą, no, kto mógłby tam być w programie jak nie my? Ale faktycznie byliście takim super zgranym teamem, jak jeszcze w pierwszym odcinku widać? Byliśmy bardzo zgrani, byliśmy tacy zadaniowi, każdy wiedział, jeżeli wiedzieliśmy, że dana osoba, na przykład Małgosia jest w czymś lepsza, to ona, tak jak na przykład język opanowała do perfekcji. No tak, to już też zobaczyliśmy. Poliglotka, chodziła, kurczę, pytała coś, słownicę opanowała, tak? Ale mieliście też taką taktykę, albo czy ty miałeś taką taktykę, że to jednak Małgosia będzie czasami prosić o pewne rzeczy, bo czasem wydaje się, że dziewczynom jest łatwiej. Tak, my razem uzgodniliśmy to, że chyba dziewczynom jest łatwiej i prościej. Ja poza tym mam blond włosy, nie da się tego ukryć, a w Gwatemali no, taka blondynka, no to ciężko spotkać blondynkę, więc ja tam po prostu miałam szał na ulicy. Więc wykorzystywaliśmy to. Ja miałem podchodzić do pani, robić słodkie oczka, querida seniora, co oznacza kochana kobieto i Małgosia, dawaj. Więc my braliśmy wszystkich na własny urok osobisty. Okay. W tym pierwszym odcinku, tak jak już powiedziałem, naprawdę widzieliśmy współpracę. Nie wierzę, że tam w Ameryce Express nie było trudnych momentów. Kto się pierwszy obrażał? Oboje jesteśmy bardzo temperamentni i ciekawa jestem, jak to zostanie ocenione, ale ja chyba jestem taka, ja musiałem mieć większą cierpliwość do Małgosi. Chyba tak. No. Ameryka Express to jest taki jej świetny powód, by was poznać. Jesteście parą w życiu prywatnym. Jak się w ogóle poznaliście? Poznaliśmy się na planie filmowym. Tak, no, tak. Małgosia właśnie chodziła w tom i z powrotem i w końcu się skusiłem. No tak. A to zapamiętałaś? A kto pisał te SMS-y codziennie? Jakie SMS-y? Co tak chodzisz? Nieprawda. Tak, może wy nie pamiętacie, bo to już tyle lat minęło. Tak, my już jesteśmy parą 3,5 roku. Jesteśmy teraz zaręczeni, w tym roku się pobieramy, więc już tak troszeczkę jeszcze po Ameryce Express można powiedzieć, że już jesteśmy w dojrzałym związku. Jakkolwiek to brzmi. Taki program to jest przecież test. No to ojej, ten duży program. Test dla nas i no i wiedzieliśmy, że albo wrócimy osobno, albo jeszcze silniejsi. No i ja to zawsze powtarzam i wróciliśmy silniejsi, także myślę, że to nam dało takiego kopa też. Tak, mi w ogóle ten program też pokazał, jakim Ernest jest też wspaniałym mężczyzną i mężczyzną w ogóle na życie i właśnie to z nim chcę mieć dzieci. No, to, i właśnie on mi to, ten program potwierdził, że on jest dla mnie i my jesteśmy dla siebie.